Was, ja jestem Tchelagda i mam nadzieję, że to nie będzie ostatni odcinek na moim kanale. Myślicie, że Ela Gavin to jest już szczyt rowu mariańskiego i niżej się już nie da? No to surprise, madafaka. Chodzi mi tu o Psycho Couple, czyli o Kamila i Ole, którzy prowadzą razem ten kanał. Swoją nazwę tłumaczą tym, że interesują się psychologią, dlatego psycho z angielskiego. Ja, to muszę zadzwonić. Dobra, pogadamy o tym później. Skąd pomysł na nazwę Psycho Couple? Ojej, to jest dobre, bardzo pytanie. To pytanie już niedługo będzie nieaktualne. Ale jeśli chodzi o właśnie chciałem wam powiedzieć, że słuchajcie, wiecie, że mamy wszystko zaplanowane? Wiecie, że my wiemy, gdzie będziemy i jak będzie wyglądał jakby nasza działalność za rok? My już dokładnie to wiemy i nie możemy się doczekać do tego momentu. Więc no cóż, jak chcecie się dowiedzieć, jak to będzie wyglądało, no to subik można dać, czemu nie? I się dowiecie. Nasza nazwa wzięła się stąd, że po prostu interesujemy się psychologią, czyli psychology z angielskiego, no i dlatego. Ale czy aby na pewno ich kanał jest czymś, co można powiązać z psychologią? Nie. Wchodząc na ich kanał już na pierwszy rzut oka, można zobaczyć, że nie radzą sobie z hejtem, ponieważ komentarze są wyłączone. No a o ile mi wiadomo, nie pokazują oni dzieci ani żadnych takich rzeczy dla dzieci, aby musieli mieć wyłączone te komentarze. No a sam Kamil, wypowiadając się na ich Instagramie odnośnie hejtu, porobił masę błędów. Heh, no bo wiecie, jak jest kanał komentery, to musi być hejtery. No bo konstruktywna krytyka to jest hejt. Sama tworzę i sama mam wiele różnych komentarzy na moim kanale, no i usuwam jedynie te, w których są jakieś obelgi w moją stronę. Ty taka, siaka i owaka. Wtedy je usuwam, bo to są komentarze bez sensu. No ale posłuchajmy eksperta, psychologa, albo prawie psychologa. Jeżeli nie masz ochoty mnie oglądać, to idź sobie do kogoś innego. I tyle. I zostaw to po prostu. Jeżeli ci się podoba, to zostań tutaj. Zapraszam ciebie. Będzie bardzo fajnie, będzie przyjemnie. Czasami się pośmiejemy, czasami będzie trochę bardziej smutno. Ale nie, nie obchodzi mnie krytyka osób, które są dla mnie całkowicie obce. Skąd ja mam wiedzieć, czy ty na przykład, ty, który mnie krytykujesz, czy ty nie jesteś złą osobą? Czy ty na przykład, nie wiem, kurczę, może kogoś bijesz? Może, nie wiem, bijesz swoich bliskich? Czy robisz jeszcze gorsze w ogóle rzeczy? Ja mam się ciebie słuchać? Nie, ja będę się słuchał tych, których znam. I to z dużą chęcią. Więc nie, nie róbcie tego. Do swojego domu to jest tak, jak właśnie napisała ta Maja. My do nas zapraszamy osoby, które są fajne, które są miłe, które są uprzejme. A tą resztę bardzo dziękujemy, ale nie, nie chcemy was. To ja mam dla ciebie, Kamilu, lepsze rozwiązanie. To ty nagrywaj sobie dla rodziny, znajomych i przyjaciół. A po co dla innych ludzi? Przecież nie zapraszaliście ich do siebie. A skoro nie są nikim ważnym, to jeśli jest się jakąś osobą publiczną, influencerem, youtuberem, to trzeba przemyśleć to, co się pokazuje i o czym się mówi, na przykład w wywiadzie. No i tak mam tu na myśli mówienie, aby kobieta była maszynką do rodzenia dzieci, wydała najlepiej 5 dzieci. Kurde, znaczy w sensie wiesz, no różnica na pewno była, tak? Czyli nie, ale... nie lubisz starszych, czyli nie miałam rozsądku. Nie lubię, że starsze? No. No dlatego jestem Zolą, dlatego że tak, nie lubię starszych. W sensie takim, że nie mógłbym być ze starszą kobietą. A dlaczego? No dlatego, że chcę mieć 5 dzieci i nie byłabym w stanie urodzić, że tak powiem, takiej ilości, którą ja chcę. Aha. Więc nie mógłbym być na przykład z kobietą 35 lat, no bo nie zdążyłaby. Ej, rozwalili mi głowę teraz. Bez kitu, czyli... Ej, ja bym się na niego obraziła. A druga kwestia? To, że jesteś takim rodzaczem dzieci. A no tak, zaraz mi powiecie, bo ja zazdroszczę, bo ci od konstruktywnej krytyki na pewno zazdroszczą. Spokojnie, ja dzieci nie chcę mieć. Co więcej, po zrobieniu takiego małego researchu w internecie, potrafię powiedzieć, że istnieje coś takiego, taki termin jak konstruktywna krytyka. I żeby nie było, że pewnie Wikipedia czy coś, to wstawiam tu screena, na którym fajnie jest wyjaśnione, jak konstruktywnie krytykować. I tak jak już sama mówiłam,
Jeżeli jakiś komentarz zawiera obelgi w moim kierunku, to takie usuwam, ale jeżeli któryś komentarz zawiera jakieś cenne wskazówki, porady, wypunktowane coś, czy tam, żebym czegoś nie pokazywała, a coś pokazała i to w normalny sposób jest napisane, to czemu mam nie posłuchać kogoś? Kogoś, kogo nie znam, kto jest moim widzem albo kto sobie przyszedł do mnie po prostu obejrzeć. No a jeszcze na koniec chciałam się odnieść do tego, że zdaniem Kamila kanały komentery to są kanały hejtery. To jeszcze jedna rzecz do tych osób, które tak bardzo lubią nagrywać o innych. Mówię tutaj o tych hejterach, którzy uważają się za kanały komentarzy w Polsce. Uważam, że takiego kanału w Polsce nie ma. Są tylko kanały zajmujące się hejtem i krytyką. Więc dla mnie to są kanały hejtari. Otóż nie. Kanały komentarzy powstają po to, aby coś komentować, jak sama nazwa wskazuje. No i to zależy od prowadzących, czy tam przeklinają, czy coś po prostu opowiadają i krytykują w jakiś tam normalny, w jakiś spokojny sposób, czy tam bardziej w agresywny, czy wprowadzają jakąś postać pełną nienawiści, albo by się wydawało, że pełną nienawiści, czy coś. Z reguły są to zjawiska, które naprawdę mogą większość ludzi denerwować, albo jakaś osoba chce coś wytknąć innej osobie. No i nie uważam siebie za komentery w 100%, ale w pewnym stopniu ja sama nim jestem. Jakby co, to czekam na pozew, bo przecież takie tu rzeczy powiedziałam, że masakra. To tyle i do następnego. One more time, one more time, one more time, baby, one more time. One more time, one more time, one more time.